Wielkanoc jest najważniejszym i jednocześnie najstarszym świętem chrześcijańskim, podczas którego wypełnia się najważniejsza tajemnica naszej wiary. To pamiątka męki i zmartwychwstania Chrystusa. Zbliżają się najważniejsze dni dla naszej wiary. Natomiast można by powiedzieć, że pogoda robi nam, a może Pan Bóg, psikusa. Ma być może padać śnieg, więc może zaśpiewamy kolędy w tą Wielkanoc. Ale może to właśnie zmusza nas do tego, żebyśmy zastanowili się, o co w tym wszystkim chodzi. Bo czasem ze świąt robi się folklor. Niektórzy skupiają się głównie na sporządkach, na gotowaniu różnych świątecznych potraw. Bywa, że zapominają o przygotowaniu, przygotowują dom, zapominają o przygotowaniu swojego serca na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. I może właśnie takie psikusy pogodowe, a może Boże, są zachętą do tego, żeby na nowo przemyśleć, o co w tym wszystkim chodzi, że nie o kaczuszki, kurczaczki i zajączki, ale o Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Święta wielkanocne poprzedza Wielki Tydzień, w którym każdy dzień stanowi osobne święto z własną symboliką i charakterystycznymi obrzędami. Mają one przygotować chrześcijan do największego dla nich święta. U lasowiaków był to czas pełen niezwykle bogatych obrzędów, budujących tradycje. Wielkanoc u lasowiaków to było, to nie tak jak dzisiaj. Cały Wielki Tydzień. Cisza była, no nie było muzyki, nie było zabaw, nie było nic. W domu cisza i nie robiono tak ciekawie, żeby głośno. No, wrócić to się wymuciło do Bożego Narodzenia, a potem cisza była. To się płótno robiło na tym, już do Wielkiej Niedzieli musiało być płótno zrobione, u mnie w domu robione warsztat i na to wyprzędzione i zrobione. Było wybielenie chałupy. Bo jak były takie izbecka i kuchenka i sień, to musiało być wybilone na Wielką Niedzielę. Każda izba musiała być wybilone. Jak nie było podłóg, musiała być ta polepa wymyto, żeby była piękno. Ja w takim domu się urodziłam i w takim wyhaftowany mam taki dom. I to pamiętam, jak dziś to się musiało. I cisza była. Cisza. Już od środy Wielki nikt nie jadł tam, żeby tam jakąś kiełbasę, słoninę, czy nawet smażone do ziemniaków nie było. Olej. No poza tym no nic więcej prócz ziemniaków, tak? Jest to piękne. I co? Już we Wielki Tydzień to tylko, jak mówię, olejem, cebuli nie było, nie pamiętam cebuli, później była. Wielki Tydzień w Kościele Katolickim rozpoczyna Niedziela Palmowa. Tego dnia tradycyjnie wierni przychodzą do kościoła z palmami, jako symbolem odradzającego się życia i upamiętnienia wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Palma poświęcona jak była, jak moja babka przyniosła, babcia, bo to chodziła z palmą, to nie wolno było ją na dół trzymać, tylko do góry, bo jakby się na dół trzymało, to by w gospodarstwie upadek był. Do domu nie była wnoszona, tylko zostawiało się ją na polu, bo trzeba było później, jak bydło wyganiało się pierwszy raz, to się błogosławiło to bydło. Czy ojciec jechał w pole siać, czy to też to palmo tam pokropił. Także palma wisiała na poczesnym miejscu, ale na podwórzu. Gdzieś na domu było jakieś tam półeczka, czy jakiś tam gwóźdź przybity i ta palma była takim no, ozdobnym, dodatkowy ozdobo budynku. Tradycją Wielkiej Soboty jest święcenie pokarmów wielkanocnych. To jest zwyczaj tylko polski. W sumie ja byłem w Czechach, to nasi czescy bracia się dziwili, dlaczego Polacy przychodzą w Wielką Sobotę poświęcić pokarmy. Ale tam w zasadzie to jest ładnie wyjaśnione w tych modlitwach, które się Wielką Sobotę odmawia, że mają symbolikę i warto do tej symboliki sięgać, że chleb jest na pamiątkę chleba, który Chrystus rozmnożył dla słuchających go, a także odnosi się chleb w Kościele, w chrześcijaństwie do Eucharystii, bo Chrystus pozostał z nami pod postacią chleba i to jest spuścizna Wielkiego Czwartku obecna w Kościele jako coś bardzo ważnego. Tam jest też mowa o mięsie, które symbolizuje baranka paschalnego, który został złożony i którym stał się Chrystus, składając samego siebie w ofierze na przebłaganie za nasze grzechy i właśnie Chrystus, Baranek Boży,
o nim mówimy w każdej mszy świętej przed komunią. I jego mają symbolizować właśnie te baranki i wędliny, które w koszyczkach się znajdą. Sól chroniąca zepsucia, no i jajka, które przez wieki, no dalej jest to cud niesamowity, gdy z czegoś, co na pozór wydaje się martwe, wychodzi kurczaczek. Dla wielu ojców Kościoła od początku to był taki symbol, znak zmartwychwstania, że właśnie z czegoś, co niby nie żyje, powstaje coś żywego. Ale znowu warto sięgać właśnie do tej głębokiej symboliki, żeby ta symbolika gdzieś nie zaginęła, żeby nie stała się nieczytelna, zamazana. Po prostu warto w tych czasach byle jakich, gdzie wielu ludzi traci wiarę albo właśnie z wiary zbiera tylko takie, że tak powiem, folklorystyczne elementy, żeby na nowo wracać do tego, co istotne. Zawartość święconki różniła się w zależności od regionu, ale dobór potraw w koszyczku nigdy nie był przypadkowy. Na Wielką Sobotę, na do koszyka, to było przygotowane. Chłopę jaj ugotowane. Sól, chrzon musiał być jeszcze tym kłębiem, bo był do baszczu strugany. Kiełbasa, boczek, słonina, sir, masło. Najważniejsze była kość, no, bez mięsa. Co się gotowało na salce sony, ta kość i co jeszcze mówię, chleb, ten kość, czego kość, bo ta kość była wsadzana do stodoły, pod te, gdzie się zboże kładło, pod zapolnicę, czego? Żeby szczury nie jadły zboża. I to miało to do tego, że rzeczywiście ta kość poświęcona broniła przed szczurami. Technika wykonania najbardziej charakterystycznej części święconki, pisanek, też jest bardzo zróżnicowana. Ja na przykład dawniej, jak byłam taką dziewczyną, panienką, każda dziewczyna musiała napisać sobie pisankę, a pisało się tak. Jajko ugotowane, białe i co najważniejsze było, włos prawdziwy, rozgrzony i najlepiej to było ten, co gęsim piórem, tym całym bąkiem, nie piórem, tylko obskubane. I tam macać w tym włosku i malować na tym jajku. Jak się już namalował na białym, no to albo w cebulę się wkładało, żeby tylko kolor chycił. Jak chycił kolor, to się znów wygrzewało przy ogniu i te miejsca białe zostały. Grupa lasowiacka, no znaczy nasze pokolenia, no nic innego chyba nie robili jak teraz. Może nie mieli tyle udogodnienia, bo dzisiaj farby czy drut, czy to kupuje się w sklepie. A dawniej to w cebuli, jajka chcąc ufarbować, no to w łupach cebuli, w kruszynie, trawa zielona, czerwona cebula jest też pięknie, chwytają jajka tą farbę. Także radzono sobie. Zdobienia to były różne. Dawniej to woskiem. Ja przyznam się, nie umiem. Wiem, że pani Kozłowa, która nie żyje, która założyła na zespół, pięknie robiła właśnie woskiem. Ja tego nie umiem, a robimy teraz, no tak jak dzieci, mazakami, pisakami, zdobią niciami, zdobią, bibułę obklejają, a my drapiemy wiertłem dentystycznym. To jest też pomysł babci Hani Rzeszutowej, tak, i motywy, kwiatki, bazie, jakieś tam zajączki, jakieś tam listeczki, takie motywy roślinne przede wszystkim. I piszą pięknie, kolorowo też w niektórych regionach. Pochodzące ze świątecznego koszyczka jajka i inne potrawy królowały na stołach dopiero następnego dnia, w Wielką Niedzielę, którą tradycyjnie rozpoczyna uroczysta msza zwana rezurekcją. Jak przyszły zaświęcone, wynoszone było do kumory, nikt nie myślał o jedzeniu, tylko dopiero rano w Wielką Niedzielę ugotowany był boszcz
I wszystko było postawione, cały koszyk na stole i każdy jadł. I serce do borszczu kładł, i masło, i kiełbasę, no wszystko co było. Drugi dzień Wielkanocy kojarzony jest głównie ze zwyczajem nazywanym śmigusem dyngusem, czy lanym poniedziałkiem. Śmigus dyngus to była piękna sprawa, bo nie było tak jak dziś, tylko, ale nie lały chłopaki, dokąd się do kościoła, jak się z kościoła przyszło, jak widziały, że ich się rozebrało, bo to przecież nie było tyle wziąć co teraz. To już te dziewczyny musiały tak jakoś wymomić, a ona musiała sama pójść i pod studnią, i lały ją, bo dziewczyna jak nie była łoblona, to nie miała szczęścia od chłopa. Święta wielkanocne to przede wszystkim sfera duchowa. Nie można jednak zapomnieć o smaku i zapachu potraw, które królują na wielkanocnych stołach. Najważniejszym przysmakiem, to znaczy jest tradycja, żur w chlebku podany, jest zrobiona pascha, są jajka na wszelakie sposoby, z różnymi pastami. Oczywiście musi znaleźć się boczek, mięsiwa pieczone, kiełbasy, wspaniałe kosze wypiekane z ciasta drożdżowego. Oczywiście muszą być mazurki. W zależności od regionu na niektórych stołach można znaleźć również dość oryginalne przysmaki. Jest wykonana galareta, zimne nóżki tak zwane po wieńsku w postaci świnki. Foremka jest po prostu z butelki po mleku, a resztę fantazja i pomysł. Jajka faszerowane, jeden są ze szpinakiem. Drugie są z pieczarkami i z szyneczką. Tradycją w Zalesiu Gorzyckim, wielkanocną tradycją, jest robienie pasztetów, jest pieczenie babek, przeróżnej postaci babki, babki lukrowane, babki czekoladowe, oblewane czekoladą, babki posypywane cukrem, pudrem. Tradycją jest też pieczenie sernika. Wszędzie są mazurki wielkanocne, u nas są miodowniki wielkanocne. To jest ciasto przepyszne, przekładane, masy różnego rodzaju są w tym miodowniku. Wyjątkowe u nas są baby, galarety jarzynowe. Estetycznie wygląda przepięknie i smakowo też przecudowna.